Dobra, gramy dalej w Wieśka. Mieliśmy, pamiętam, dokończyć questa z graniem w kości z ludźmi. I on, ich było trzech. Live. Trzeba znaleźć tego questa. A i level dobić, żeby inta wydać. A, kapliczki możemy zrobić dzisiaj. Tylko do nocy trzeba pospać. Haren... Odo, Mikul. Mikul grany był. Haren, Odo. Gdzie jest Haren? Tu. To idziemy. Twarz Geralta Wiedźmina jest twarzą świętej pamięci Ryszarda Cortesa, czyli paździocha? Co ty pieprzysz, tego strażnika z Wiedźmina? Panel sterowania Nvidia. Dobra, za dużo. Będą bugi, to ogarniemy. Napiszesz jeszcze raz, bo ja już się zgubiłem czytając to, wybacz. Przepraszam cię. Jak będą bugi, to ogarniemy. Ty, tutaj ma mieszkać ten chłop? Trzeci, miałem do chat wchodzić wszystkich. Oj, co jest? Masz może coś mocniejszego do picia? Średniej mocy mam. Mocny alkohol. A dam mu na test. Co za cienkusz? Co? Co za cienkusz? I w dupę cienkusz, dałem mu mocny alkohol. Poszedłbym zabawić się do misia kudłacza, ale bramy miasta są zamknięte. Tak. Tu rządzi Haren Brock, z nim gadaj. Psa bym nie skrzywdził, ale co bym zajęść mnie świerzbią. Ciekawe. Weź zobacz, czy jest Faustyns. No nie ma, mówiłem. Sprawdzałem przed chwilą nawet. Niestety, widzu, niestety. Psa bym nie skrzywdził, ale elfa bym... Pięści mnie świerzbią. Gdzie ten harnaś w dupę jest? Bo go nie widzę. To nie jest to miejsce, co miał być? Spadaj. Jak nie ten dom? A, to nie ten dom. Najtrudniejszy poziom, tak. A, bo ja miałem do każdego domu włazić, masz rację. Dlatego tu wlazłem, żeby zaliczyć. To wejdę jeszcze tu, jak się da. A, to jest ten dom. Kurde, ale jest klimacik w tej grze przyjemny, powiem wam. Przeciw nieludziom. Wielki spisek nieludzi oraz ich knowania na przestrzeni dziejów. Co? Na ten czas w podziemiach zamku Reinhold zebrali się elfi. Dobra, dobra. 500 lat. To są z książki rzeczy? Ty, jest! Historia najnowsza. Anonim coś tam popisał. Dobra, dobra. Wiedźmin trzyma inny klimat, ale i tak Wiedźmin ma najlepszy pod względem książek. Pogadajmy. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, handlarz, pośrednik. Do usług, jaśnie pana.
Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Tak. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Zobacz to. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Najbardziej lubisz ciasto parzone, znaczy pączek wiedeński, co nie? Co? Nie no, okej, jest. Przysłał mnie wielebny, ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki pączków? Umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę za stówę. Ale za informacje o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa z... To jest bandyta. Stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. Siema, Solek. To bardzo cenny ładunek. Witam. Właśnie zaczęliśmy. Gdzie on szuka? Gdzie mam szukać tych utopców? To mogę jak zrobić. To gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. Bo my mamy książkę o utopcach. Wiedźminie. O gulach nie mamy. Co? Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. Ty tam, Polska górą, tak. Wielebny ma bzika na punkcie. A, okej, Solek, dobrze. Czyli wiesz, co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali. Coś na pewno powiedzą. Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. Fajny wisiorek ma Geralt. To wciągnął szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co? Partyjkę? Już mówiłem, jak będę chciał, to zagramy. Save? Cześć, czym handlujesz właśnie? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan. Ty miecz! Ale gówniany, minus 20% obrażeń. Co tu chodzi? Niebieski meteoryt? Ty z tego się kuje miecz? Jak więcej niż jednego kawałka? Czyli co, ja mam to stakować? Na ile to zwiększa obrażenia? Bo nie ma napisane ile. Na pół godziny? Trzy muszę, kurde, 300, na razie nie biorę. Co my możemy móc sprzedać? Strasznie dużo krzesiwa mamy. Weź te 8. Czekaj. Kurde, grę wypieprzyło, ja pierdzielę. Komu się pali? Nie. Tak powinno być, że grę wywala i typy. No mam 5 FPS-ów, ale to w lobby tylko. Może dlatego się pali.
Dobra. Mamy save'a chyba przed sprzedaniem mu. Kurde ty, coś buguje, co jest? Pogadajmy. Sym. Czym ha... Poka... A nie, to po sprzedaży. Dobra, to możemy grać. Sym. Dobra, czas trochę poszukiwać na pokerku. 5. Co? Ale gówno w dupę. Co on ma? O ja pierdziele, już dupa raczej, ale dużo, on gra o duże stawki, to nie są... Oj! To nie są psie stawki u tego chłopa. Ja pierdziele. Dobra, pierwsza runda dopiero wygrana, spokojnie. Teraz 2 z rzędu. Proszę szóstka, proszę szóstka. Dop! Dobrze, dobra, zarąbiście. To już mamy na pewno wygrane. Co on ma? 2 pary, dobra. Szóstki? Kurde! Prawie było 2 piątki. Co? To samo mamy. Dobra, lecimy full. Proszę szósteczkę, albo 2. Proszę cię. 2 szóstki. 1 choć, 2. Kurde, no ja pierdzielę, proszę, nie. Nie! 4! Nie, wygrałem! Co ty pieprzysz? Co on miał? W dupę, nie wiem co on wyrzucił. Myślałem, że on wyrzucił tego, karetę. Dobra, git. Save. Symbol. Nie ma za co grać, biedak. Pieprzony w dupę, biedak. 700 golda. Dobra, przyśpimy się do wieczora, bo my chyba mamy. J. Utopce, no mamy utopce. Czyli możemy z nich mózgi. Czy coś takiego. A ile tych tech? Chyba 3 trzeba, nie? To wykonamy 2 questy naraz. Trzeba znaleźć. 3 gule. 3 utopca. Symbol wie. A, dobra. Kurde! Pogadajmy. Ty, ale już chyba noc jest, nie? Do północy. Nie wiem, pić potę? Luj. Okej, okay, czaszka, okej. Okay. Save. Nie wiem, czy to będzie trudne, czy nie. Czekajcie, muszę sobie oznaczyć. Gdzie te utopce są, co on chciał? To jest to, tak? Bo zabije nie te i mi quest stanie zaliczy. Czekajcie, jak działa pochodnia? Czy ona daje światło? Ale gówno. Jest! Jest! Nie! Dobra.
Wykonany quest, czy nie? Bo nie widziałem, czy coś wyskoczyło. Udane, dobra. Jeszcze zimejki zbierzmy. Wracamy do tego parcha. Ty, jeszcze jeden. Ty, my go na combo mamy, jak 4 hity wejdą. Kurde, te salta. Ja pierdziele. A... Czaj, my dwa questy? Kedmil Hafkaren. Witajcie. Co jest? Lenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Vardelnen, wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, czekaj, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vardgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Czekaj, tu jest wybór? Ale oni nie zapłacili za te towary? Czyli oni chcą ukraść. Komu mam pomóc? Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Kolego! Sparle! Ej! Ale ty jesteś petem! Nienawidzę was, Duan! Co to jest? Ty, zabija mnie ludzi. Nie wiem, czy to dobrze, ale już luj. Ale oni są papierowi. Ja pierdzielę. Ty, jest najwyższy poziom trudności? A, jeszcze jeden. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi. No, zabiłem ludzi, jego klientów. Ale z drugiej strony chcieli go okraść. No nic, pieprzyć go. Czekajcie, czekajcie, bo jeszcze trochę zostało. No podnieś ten miecz. Będzie na sel. Wszystko?
Levela nie wbiliśmy nawet na tym questie. Ja pierdziele. No nie najlepiej, widzowie. Myślałem, że tu level wpadnie. To będziemy mogli zabić gula. Ty, zabiłem elfów. Wstawaj. Wiedźminie? O. Żegnam. Jeszcze się nam nie obrazi, to Terego opieprzmy na siano. Wiedźmin. Sześć, sześć? Taksa. O ja pierdziele, trójeczka. Będzie podbijał dwa razy? No. Nauczył się po ostatnim. Ja pierdziele, dobra. I teraz znowu będzie... Nie, wczytuję już. Wczytuję. Co to jest? Dwie pary? Co on ma? O Boże, w dupę, jest pogrza. On ma mocniejsze dwie pary. Ty! Dobra. Wypadnie trójeczka i mamy wina. Ez. Musiałem odczytać, bo się tekstury zlagowały. No nie dało się nic zrobić. Co to jest? 6, 5, 4, 3? Jaka szansa, że dwójka wypadnie? On ma dwie pary? O ja... O Jezu! 6, 4, 4. To dupa się chyba zapowiada. Oj. To nic. Więcej wygramy. 5, 5, 4, 3. Dwójka? Nie, to nie to w ogóle. To samo, dobra, lecimy. Pięć. Kurde, trójeczka ledwo. Trójka lepsza, dobra, nice. Dwie stówki. 820 już mamy. Wiedźm. Zabiłem dla ciebie utopcę. A przy okazji. Dawaj, stuwa. Elfy? Jakie elfy? Nie, nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki. Młodzi nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafę. Zabiłem jeśli partyzantów. Zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją.
Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Czyli dobrze zrobiliście. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda. Ty się okaże, że go zabiłem. Należącego do Skojatel. Popytam. Nie. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. No i ty, to quest wykonany. Ej, level! I 200 dał zamiast 100. Ty, worf! 1020 zł. Sarąbiście, w dupa. Level. Wiedźmin. Geralt przypomina sobie wiedzę na temat potężnych potworów. Aha, potworów potężnych. Pytanie, czy do tego się zaliczają gula. Czuję, że nie. Oleje tworzyć będę mógł. Nie wiem, czy to się przyda. Olejmy to może na razie. Czekajcie, tutaj... Nie, dobra. Parowanie 10%. To jest szansa na parowanie po prostu? Drapieżnik. A, tego nie mogę i tak. Tu jest wszystko. Może styl silny albo grupowy. Wiecie co, zróbmy tak. Pyk. Pyk i luj. I chyba do rana pośpimy. Chociaż mogę te gule zabić, jeżeli będę mógł. Jak nie, to kupimy książkę. Czekajcie. Jest gul, jest! Jest gul! Dobra, jak jest gul, to zrobimy zadanie dla tego. Na M. Mikuli. Oj, możemy popalić te kapliczki. Zabiję gulę. No. To. Gdzie to jest? O ja pierdziele, jak daleko. Nie, Rejent, nie wiem, co ty piszesz. Zapiszmy. Idźmy. Strasznie w ogóle dużo expa dał ten quest. Bo zrobiliśmy dużo naraz. Jeszcze mobki. Pety do ubicia. Nice. Ty, utopce będą się rzucać, jak se tak idziemy luzem? O kurde. No co jest? Ale spieprzony ten styl walki teraz. Po co ja to dodawałem? Gdzie on? No grupowy na dwóch wziąłem. Czekajcie, dobrze idę? Tędy dojdziemy?
Czy nie? Pewnie nie i trzeba na oko. Ale sprawdzimy, może się... Psy! Psy! Strasznie tanki się te psy zrobiły. Co jest w dupę? Dobra, Luis z tą żonobijką. Może tędy się uda dojść do tej krypty, czy co to było? Witam, witam. Gramy w wieśka. Pokój. Na 3 hity. Daj. Komu mogę łby sprzedać? Wiedźmie? Co to w dupę ma być? Wychodź! Kurde no! Nie pół HP! Nie, kiedy jest save? 19. 5 minut w dupa. Kiedy to było, ty? Kiedy to w dupę było? Questa trzeba zaznaczyć na nowo chyba. Nie, tu już jest dobrze. No dobra. Może się na nas utopce tym razem nie rzucą. Ty, ja muszę jakoś regenerować HP. A żal mi potkę pić. Jest jakiś inny rodzaj? No co unik? Co unik? Widzi nas? Jedzonko nie mam. Ty, chyba trzeba szybkim. Jezus. Ale silny tak dużo zadaje, że aż żal szybkim. Dobra, zaciukany kolega. Zapiszę. Właśnie, komu my mamy te mózgi oddać? To też jest przecież quest. Strasznie tanki są te utopce. Ja pierdzielę. Alchemikowi, a racja, racja. Silnym może pieska. Tu dosłownie na wszystko jest szybki luj. Nam się regeneruje HP samo z siebie? O kurde, ale wolno, ja pieprzę. Nie da rady. Nagula silna. No nie wiem, czy włazić do tej chaty jeszcze raz, czy po prostu pójść do krypt. Chatę na potem. Tędy dojdziemy do chaty, nie?
A parować da się wszystko, czy tylko moby, co mają bronię? Czy łapami jak biją, to też się liczy? Znaków? A racja, mam ard. Co to jest exp, jak my zabijamy te moby? Czy tylko za questy? Jest? O, to git. To jak wpada coś expa, to... To git, że się na marne tego nie bije. Dobra, tu jest coś czerwonego. A, kapliczka! O, to... Kurde, może zapalić te kapliczki w tą noc. To już będzie z głowy quest. Tylko to chyba trzeba wszystkie w jedną noc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To lepiej się tak przebiec chyba. Bo nie wiem, czy zdążę i kryptę. I kapliczki. Dobra, zróbmy najpierw kapliczki. A potem krypt. Kurde. Bon. Schowaj ten miecz. To król Foltest znowu podniósł cła. To nie wróży nic dobrego. Pieprzyć go. Podatki i podatki tylko. Dobra. Tu pójdziemy. I do kapliczki kolejnej git. Pomogę ci, ale mi zapłać z tym wiedźminem. Płać, bo cię sam zabiję. Dobrze, broń nie trzeba chować, widzowie. Się zbiera rzeczy, tylko się sama chowa. Dobra, idźmy do kapliczki. Zanim quest się wpieprzy. Alabama z własną siostrą, no to. A jaki jest max level ogólnie? Nie ma, tak? Nie ma max levela. Kurde. Ty, ja mogę wybrać, czy biję tym kombem 3 hity, czy 4, czy nie? Czy już teraz mam tylko te 4? Ja bym wolał ten, co 3 bije. Nie mogę. Do dupy. Do dupy to. Ty, ja może wejdę do niej i sprzedam, zanim pójdę do kapliczki. O kurde, nie ma miejsca. Chyba ona, nie? Stawaj! Czego chcę? Tak, kupuję łby. O kurde! Pięć dych. Pięć dych. Dycha.
Ty, ona... O ja pierdziolo, ona kupuje te wszystkie rzeczy. Ale tu mam dużo miejsca, to nie będę sprzedawał. Wieje jej na chacie, no. Niestety. Dobra, szybko, szybko. Tu się widno robi. Ja pierdzielę, czwarta. Szybko do tej kapliczki. Nie wiem, czy my to zdążymy zrobić. Jak będą nas atakować te pety, to nie zdążymy. Tędy? To. No nie, no tu jest wszystko obok siebie niby. Ghoul. Pieprzony skoczek, no. Co to za ataki? Ty! Co to z gula wypadło? A, dobra, git. Jest kapliczka, szybko. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. Zdążymy! Nie! Małpo! Dwa! Dwa, dwa, dwa! Zainstaluj moda do trójki, który zmienia walkę na tą z jedynki. Czy zainstaluję? Na pewno. Pieprz się. Ja umrę zara! Uciekł. Pot, pot, pot. Gdzie są w dupę poty? Które to są te poty? Woda, woda. Ja pierdzielę, ja nie wiem. Ty, szybko leć. Kto? Kto? Luj. Tu jest, jest, jest. Nie, proszę. Jest! Dawać, gówna, dawać. Da. Wsrachuj zbroję. No dobra, to do wielebnego powiedzieć mu. I na gulę. Czy on będzie spał w domu, czy nie? Miał gdzieś tu dom, nie wiem, czy to jest to.
Że to. To. Dobra. Ale chatę ma. Za bogato, trzeba okraść. Bursztyn. Nie denerwuj się, dziadzia. O kurde. Broda mu oszalała. Dzięki, Wenter, za 22 lata. Zapodaj więcej awanturki na YouTube'a. Zaniosłem wieczne kurde, mam nadzieję, że w końcu dam. Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? Nie mów, że nie da. A, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. No muszę się jawio, no. Powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Zaraz resetuję po tym dialogu. Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to. Zawsze stałem. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Kurde, nie było targowania? Ale stówkę i tak dał. Dobra, weź mi Sjawio, napisz, jak to się robi. Ja jeszcze raz dam te 60 FPS-ów. O, teraz jest git. Ej, tu Faucyn, to jest takie ścierwo pieprzone. Jakbyś grał na lodzie. Wiesz, jak na lodzie chodzisz, że idzie kawałek i jeszcze kawałek ci sunie postać. No Faucyn, ruszysz myszką i leci i potem... Kto na tym gra? Mów. Dobra. Ej! To on tego questa miał. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Włosy działają! Dzięki, Sjawio. Oto dowód. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja. I chyba 200, nie? Cię oświeci. 200 czy stówka? Stówa, no bo może być. 1300? Bogacimy się? Droga do miliona. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!